Witamy was ponownie, z tej strony Reaper i Jazgot. To jest kolejny filmik z kategorii recenzje. Będziemy tutaj oceniać pracę użytkownika Dordien. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dordien. To jest kolejny odcinek, zagrajmy w Morrowind. Moim zdaniem ma bardzo przyjazny głos, który jest wielkim plusem do nagrywania Zagrajmy. Mały tam upgrade ekwipunku, to znaczy sprzedałem to, co można zauważyć na samym początku, tłumaczysz się z czegoś, co zrobiłeś, nienawidzi, jeśli mogę tak to nazwać. Z celowaniem ale z łuku, ponieważ po co to pokazujesz tak naprawdę? Nie musisz tego pokazywać, wystarczy, że powiesz. Myślę, że widzowie wierzą ci w całej rozciągłości. Myśleli, że magowie też będą mogli używać czarów. Sprzedałem też ten magiczny mieczyk, ponieważ my mamy... Tutaj gadałeś właśnie, że jak na razie nie, będę nie możesz zmieniał, używać łuku, sprzedałeś łuk, ponieważ rękaw ci zasłaniał celownik, coś w tym rodzaju, czy ekran, a potem mówisz, że twórcy najwyraźniej nie spodziewali się, że magowie będą używać czarów. Wiem, że to jest po prostu pomyłka głupia, ale trochę śmieszna. Sprzedałem pierścień Fargotha, bo wreszcie mi na to naszło. A dzisiaj wreszcie się coś podzieje, proszę państwa. Ja dzisiaj tutaj trzymam ci za słowo. W ostatnich odcinkach mówiłem, że się coś podzieje, a działo się tyle, że wykonaliśmy jakieś zadanie typu idź tam, zanieś tam. Ten part nazywa się akcja z wieloma wykrzyknikami. Dzisiaj komuś stanie się krzywdę. Na pewno nie nam. Dzisiaj nasza cudowna postać, nasz Dordien, zwiadowca, poszukiwacz przygód, skopie dupę złym ludziom. A dokładniej łowcom niewolników, którzy trudnią się tym procederem niedaleko początkowego miasta. Muszę wspomnieć, że jest w miarę dobre zbalansowanie twojego głosu i dźwięku z gry. Gdzieś słyszałem albo gdzieś to przeczytałem, ja muszę wspomnieć, że trochę za dużo gadasz. Szczerze, nigdy tego nie praktycznie odpędając się. No właśnie, dowiedziałem się ostatnio... Mów o jednej rzeczy konkretnie, którą zamierzasz zrobić i tam idź, to zrób. Tą wysoką elfką, no właśnie. Tą na E, gdzie ona poszła? Tutaj. To podobno ona nam może zlecić zbadanie tamtej. Dobra rada, wyglądasz na osobę, która... O, i moim zdaniem powinieneś czytać powoli, dokładnie, głośno, wszystkie dialogi, ponieważ widzowie są strasznie leniwi i nie chcą podchodzić i czytać. A ty nie możesz tak dla siebie czytać, powinieneś robić to dla widzów. Ktoś musiał ich opłacić, by ignorowali kwitnący tu przemyt. Szczerze nie wiedziałem, że Elif... Zaraz jak się ta pani nazywa, to imiona i nazwiska. Elda Fire zleca takie nam zadanie. Zazwyczaj znalazłem pierwszy raz tę jaskinię, jak się rozglądałem z tego portu łazików i nagle ją znalazłem. Nie wiedziałem nawet, co to jest. Wow! Później zdecydowałem się do niej wejść. A przez chwilę mówisz o zbalansowaniu dźwięku. Się okazało, że są to nie przemytnicy, ale to są łowcy niewolników. I tu tłumaczysz, że niewolnicy, tam niektórzy to są też łowcami niewolników. Morrowind... I przypomnę, że to jest dziewiąta część tego Zagrajmy, a tłumaczysz teraz o jakiejś gildii właśnie. I są różne jaskinie, które mają... Czy stowarzyszeniu, no właśnie. W dziewiątym odcinku, to jest dziwne. Jednosłowowe. I to są właśnie kryjówki. Ten part już trwa 3 minuty i 30 sekund. Tam trzeba wejść. A nic konkretnego nie zrobiłeś. Żadnej akcji. Myślałem, że mnie nie oszukasz i będzie akcja. Tu tak mnie zawiodłeś na razie. Strzelali i takie pierdoły. Za każdym razem trzeba ich zabić. Uwolnić niewolników, za co w pewnym momencie dwie lampy się do nas odezwą, że jesteśmy w ale po co mówisz, że dwie lampy się odezwą w pewnym momencie? To powiesz to w tym momencie, kiedy się odezwą. Jesteśmy tacy prawomocni. Dlaczego się odezwali, tak? Wtedy się opowiesz, dlaczego się do ciebie odezwali w danym momencie, kiedy się odezwał, a nie teraz, jeżeli to się stanie za 20 partów, prawda? Nie wyprzedzaj faktów. Masz zaskoczyć widzów, to się stanie dalej. Potem to się dzieje w tym odcinku. No ja planuj to, co masz robić. Nie pokazywałem tego wcześniej, to do wyzdrowienia nam powoduje, że wszystkie nasze... Nasza postać czeka tak długo, aż wszystkie nasze współczynniki dojdą na maksa. Mam nadzieję, że uda mi się załatwić te jaskinie w te parę minut, jakie mi zostało do końca filmiku. Jeżeli się spieszysz i masz są tylko trzy czas osoby, do nabicia, to jest tylko trzech przeciwników. To nie gadaj stoi tutaj, ja głupot, skradam. Tylko nie konkretnie... Się, dupa. I nie dupa, tak jak teraz tak stoi koleś, a my się skradamy. Konkretnie, ja się spróbuję przekraść przez jaskinię, spróbuję ich po cichu zabić. Jak widzicie, ona jest słaba jak jasny gwint, ale potrafi uderzyć.
tak więc trzeba uważać. Za każdym razem udawało mi się ją najpierw zastrzelić, strzelić jej z łuku, przez co zabrać jej dość sporą ilość życia. O, widzicie, wziąłem klucz niewolnika z Adaramantus. My w ogóle daliśmy pierwszy odcinek w całości z tych trzech odcinków, które nam wysłałeś, ponieważ chcemy pokazać, jak wygląda cały jeden odcinek z twojej strony w ogóle. Wierzę, są drogowie. Przypominam, on się akcja nazywa. Przypominam, przepraszam, że tak będę przypominać ciągle o tym, ale to jest kluczowe. Życie, co jest trochę dziwne, ja myślałem, że to zawsze jest, zawsze trzeba do łóżka czekać, chyba że to poprawia jakaś, chyba że to poprawiają oficjalne dodatki, ja oczywiście tutaj zapiszę, bo tutaj teraz mamy starcie z magiem, więc ja sobie tutaj przygotuję czar. Dlaczego oczywiście? Ja nie wiedziałem. Od Arila. Zwyczajnie ja zgodnie wiem. O, że z tej odległości się uda. Jest, coś mu zadaliśmy. On, żeby najprawdopodobniej obrażenie. Czarami musi się dość sporo zbliżyć. O, właśnie dotąd i dopiero teraz zaczyna. Jak widzicie, on jest praktycznie bez zbroi, on ma chyba tylko buty. Ja nikogo tu nie obrażam, po prostu czary, czasem są, gubisz sens. Bo normalnie w porządku się ciebie słucha, mówisz sensowniej na temat. Ale często wybiegasz za daleko. No, jak widzicie, on ma tylko buty. Musi go zaczarować. Ach, nie rozśmieszaj mnie, co? No i co on ma przy sobie? No, trzy strzały, które w niego wpakowaliśmy. Właśnie mam kryzys strzał. Zostało mi 6 strzał. A następny przeciwnik jest po prostu... No, to jest herszt, którego się dość ciężko zabija na tym poziomie. I tu są ci niewolnicy. Do każdego można podejść i go rozkuć. Wtedy on wyrzuca na ziemię taki karwasz. Nie wiem, czy kiedyś miałem błąd. Nie jestem tego nawet pewien. Ale jestem pewien, że kiedyś rozkłem jakiegoś niewolnika i ta bransoleta niewolnika miała efekt regeneracji któregoś z trzech współczynników. Kondycji mamy albo życia, ale to chyba fajne jest wytłumaczyć, że niektóre rzeczy mogą być magiczne, zdarzyło, jeśli się dobrze przyjrzymy, co może po prostu świadczyć o tym, że próbujesz nakłonić widzów, żeby rozglądali się za przedmiotami, kiedy oni będą grać sami. To akurat jest bardzo dobre. Najcięższa część, którą jeżeli potrwa zbyt długo, to przyspieszę. A to głupio robisz, bo jeżeli jest trudny moment, herszt jest bossem, prawda? To jest pewnego rodzaju główna postać tej misji. Wroga, nie? Główna wroga postać. Nam się a ty chciałbyś to przyspieszyć, bo się czas goni. To nie było robić takiego długiego wstępu. To jest w ogóle lipna rzecz, te shurikeny, ponieważ one chwilę one dość z długą ilość czasu lecą do przeciwnika. Part akcja, tych też akcje przyspieszasz. Skończyły mi się strzały, cudownie. Zapiszę grę. Napijemy się sujamy. Wow, zapisać grę podczas walki. Tego wcześniej nie zauważyłem, naprawdę. A, nie. Yes, a właśnie, przed chwilą powiedziałeś, że te shurikeny są niby mocne, niby to szajs. Zabić tą babkę za pierwszym razem na poziomie pierwszym. Chyba chodzi o to, że są silne, ale wolno lecą. No możliwe, możliwe. Ma przy sobie na te shurikeny, no usuniemy te zwłoki, ponieważ tutaj też nie jest coś ciężkiego. Też wszyscy przeciwnicy, oprócz jednego, bo tu jeszcze jest szczur, ale to zaraz obejdziemy. No i mamy całą jaskinię. Ja przypomnę, ten part akcja się nazywa. Do obrobienia i bierzemy wszystko, chociaż księżycowy cukier. Wiem, że klepie ten sam temat ciągle, ale to jest naprawdę sedno całego mojego... Właśnie, księżycowy cukier, bądź jak to skuma, powiedzieć, nie wiem. Pomóż mi, Reaper. Pomóż mi, Reaper. Są nielegalne i wszyscy widzicie, normalni, się moralni... Nie, nie chodzi mi o to, bo powiedzą nam, że tego słucham. Poszli z takim sypem. No, powiem tak bezpośrednio, ciebie słucham i tu tłumaczysz dobrze, trochę zagłuszamy. No po prostu, że możliwe, że nie. Ale chodzi o to, że tłumaczysz o tej skumie i tak dalej, że to jest... nielegalne i nie będziesz mógł po prostu handlować z handlarzami. No i warto jeśli warto będziesz miał je w ekwipunku, te przedmioty takie nielegalne. Jaskinie przemytników, i to jest akurat dobre. Są tutaj czary, tylko strasznie przedłużasz przeszukiwanie tych wszystkich beczek, skrzynek i tak dalej. O, telwańskie pachnie do rozowadów, jakieś nie musisz rzeczy, które przeglądać każdego z osobna przedmiotu i mówić, co zabierzesz, czego nie. Wszystko przerabiasz strasznie mechanicznie. Patrzysz na grę pod względem tego, co się aktualnie dzieje w tym momencie. Tak więc to jest minusem. Albo, albo czasem robisz inną skrajność, że wybiegasz do przodu za bardzo. Takich rodzajów pancerza? Nie, jeszcze nie wychodzę, tylko sprawdzam. Czy tutaj coś oprócz tej łódki, nie, tu nic nie było ciekawego. Bo tu jest jeszcze druga część tej jaskini. To jest taka bardziej ucywilizowana część. A tutaj, jak jest ta woda, to będzie mniej ucywilizowana. Ale ja muszę najpierw odpocząć, ja nie mogę na
wodzie. Można odpoczywać tylko można na ziemi, jak nic nas nie atakuje, nic nie jest w pobliżu i nie latamy. I pływamy, płyniemy. No i już widzimy tu trupa. Jakiś nieszczęśnik. Co przy tym trupie jest? Żelazna szabla, wędka i koszyk. Nope. No i tu fajnie pokazujesz tajne przejście, tajne pomieszczenie. I skrzynia. Zardzewia. Yeah. I tutaj teraz są, patrzcie. Włamania Ondusiego. No papier to tam swoją drogą. 3 sztuki złota, ale 30 shurikenów, które są zaklęte. Przepraszam, że wrócę do tego tematu, ale Jazgot, ale jebnąłeś. On ma mówić o tym, co się aktualnie dzieje, ale nie w sposób szczegółowy taki, że jaki przedmiot jest ten. Ja o tym mówię właśnie. Nie do końca powiedziałeś. Dlatego chciałem sprostować, bo już nie wytrzymałem. Jeszcze jedna rzecz. Po prostu chciałem wam pokazać, bo ona jest ukryta. Normalnie jakby każdy by do takiej wody sobie wskoczył, zobaczyć co tam jest. A niekoniecznie. Tej skrzynki nie przeszukałem. No widzicie, jakie moje niedopatrzenie. Wow, przeciążony. Ale spokojnie, napijemy się sujammy. Właśnie dlatego ona jest super. Napiłem się sujammy i przez minutę mogę chodzić w ogóle przeciążony totalnie. Widzicie? Tutaj była ukryta jaskinia za tym kamieniem. Ukryte przejście, otwieramy. Bo jaskini jesteś cały czas. Niewolnika. No i taka dygresja. Idziemy dalej. No nie, odpoczywamy. Napijemy się za to mikstury. Przywrócenia kondycji własnoręcznie zrobionej. Która sprawia, że nam trochę, bo trochę, ale trochę nam wzrasta to. Ta kondycja. No i tu jest kolejna jaskinia. Też podwodna. I tutaj jest właśnie fajna mikstura, część jaskini. Która nam się przyda w jednym z kolejnych odcinków. Jest to mikstura słabej lewitacji. I tu jest teraz szczur. Mam strzały, mam. Dwie, ale mam. Na twoim miejscu bym nie wykorzystywał strzału ostatnich na szczura. Damn. W Oblivionie załatwiam wszystkie te... No, spróbuję czarem. ...plugastwa pokroju kraby, fuck, szczury, rękoma. Zapomniałem, a jaki fail. Ale przynajmniej... Chociaż zaznaczam, że ja na Morrowindzie się nie znam. No i usuwamy zwłoki, no problem. No i znowu, no to jest minus. Potem postaram się u jakiegoś handlarza zdobyć, jest taki fajny amulet nadludzkiej siły się nazywa. Okej, okay. Zbieramy sztuki złota i co najważniejsze, jest mówiąc, pierścień. Nie mam za bardzo o czym. Ja też się zastanawiam, słabe, że tak masz, zastanawiam się, co właśnie, bo za bardzo nie mam się do czego przyczepić, bo osobowości. Jest niby okej. Jest taki ciągle, sobie, no nie? Ale powiem ci jedno, zawsze, co mnie cały czas mam takie wrażenie, że let's play, że nie wychodzi ci tak naprawdę taki let's play, to mi tak na poradnik wygląda. Na pewnie ciągle tłumaczyć wszystko technicznie, że tutaj mogę kupić ten amulet, tutaj to. A to jest tak, że po prostu siadasz sobie i po prostu grasz, ciągle tłumaczysz tak, jakby to byłeś tak powierzchownie. Żadnego grobowca w okolicy. Taki dystans masz do tej gry, taki dystans emocjonalny. Strasznie słabi, a jakbyś był profesjonalistą, grał 100 razy w tę grę zjawa przodka, która, i wszystko pod nawet takim jest właśnie względem, na poziom, właśnie jak to powiedział, poradnikowym to ona i tak nagrywał. Jest jak to powiedział Reaper, prawda? Po prostu, które ciężko jest zabić, trzeba mieć do niego magiczną... A i znowu się sujama. Dobrze, że obrobiliśmy... To już jest 13 minuta, a ja zaznaczam, że ten filmik się nazywa Akcja. Oczywiście mógłbym nie marnować sujamy i po prostu wywalać te rzeczy na ziemię, a potem się po nie wracać, no ale to mnóstwo czasu zajęło, a mi się nie chce. Leniwy jestem. Wracając do zjawy przodka, trzeba mieć do niej zaklętą broń, bo tylko to działa na nieumarłych. Strzały też trzeba mieć z materiałów specjalnych bądź zaklęte, więc to jest ciężki orzech do zgryzienia. No i dobrze, mówisz na razie, dobrze. Nie dostajemy żadnej nagrody za wybicie całej jaskini przemytników z przemytników, tylko właśnie te fanty, które zdobyliśmy, to są właśnie te rzeczy. Trzeba pamiętać, że takie rzeczy jak księżycowy cukier, to już mówiłeś, skuma, trzeba wywalać, bo inaczej nie chcą z nami handlować. Można sobie je potem brać, na to nasz strażnicy nie złapią, czas powtarzając coś, co już powiedziałeś. Po prostu podczas handlu z czas ci goni, pamiętaj, mówiłeś, że kończy ci się czas. O tym gadać chyba, ten wani. Mówi? Czyli ród magów. No wchodząc do jaskini, że w parę minut musi się wyrobić, skupuje, tak? Może skupować z nami skumę, nawet jeżeli nie jesteśmy w... A zakładam, że ma limit 15 minut 30 chyba sekund. Chlalu skupuje skumę. A już jest 14 minut 30 sekund. I nie wiem, chyba jeszcze inni przemytnicy. Możesz powiedzieć, kto sprzedaje skumę, po prostu sprzedając skumę i to pokazując. Podziało. Mam nadzieję, że to zaspokoi. Jak na razie. I to jest koniec, rozumiecie? 15 minut. Zobaczymy jeszcze, co będzie. Okej, okay, no. Dziękuję bardzo za uwagę. Mogę? Do usłyszenia. Tak. 15 minut. Halo, halo.
Witam bardzo serdecznie. Po raz kolejny zaczynam odcinek. Witaniem się, a minęło tylko parę sekund. Właśnie, minęło parę sekund. Nie będę mówił, co to warto zaznaczyć, żeby zapamiętać to. Kochani, chcę powiedzieć już trzeci raz. 15 minut part, nazwany akcja. A akcji było 3 minuty, max. Znaczy miasta popielnego. Miasta położonego. Part powinien się nazwać tak, żeby mógł naprowadzić widza, co się dzieje w danym odcinku. No, to już na razie tyle. Kończy się takie krajobrazy tam niby szczątkowej roślinności. To jest bodajże 30 któryś odcinek, 37. Teraz się zaczął. Brutalnego. Ale o tym chodzi właśnie, że wcześniej mówiłeś i cały czas chodziłeś błądząc tak naprawdę. Czy no błądząc w cudzysłowie. Ale chodzi o to, że teraz akurat dobrze, przychodzisz z jednego miejsca do drugiego. A po co? I tłumaczyłeś po prostu normalnie. Bo tak jak powiedziałem, będziemy próbowali pomóc Hiskarowi z głębin, albo jak się inaczej nazywa. A ja ci tutaj dam dużego plusa za zapamiętywanie nazw, miejsc i osób, bo ja nie mam w ogóle pamięci. I lepiej jest pamiętać, moim zdaniem, i wskazywać ludziom dane osoby. Już kiedyś, a tam wycięliśmy park, bo tak. Długo szedłeś i gadałeś. I tutaj powiedziałeś, że nie pamiętasz, czy tłumaczyłeś, jak wygląda system levelowania. Ja się zastanawiam, w 37 parcie jeszcze nie wytłumaczyłeś, jak to wygląda? Będą mogły nam wzrosnąć o więcej niż jeden. Nie sądzimy, że masz pierwszy level. Zabezpieczenia, ponieważ tu się mi raz albo dwa razy zdarzyło, że na tym poziomie... że na tym poziomie nie byłem w stanie... powiedzieć przepraszam. No właśnie, przerwałeś, kasznąłeś, potrąciłeś mikrofon. Tutaj można dość sporo pieniążków zdobyć, tak więc wchodzimy, drzwi do chaty, zapisujemy grę, wchodzimy do jakże wybitnie pustej gildii ma... O nie! Co ty tu robisz? Na pewno jesteś złodziejem. Ha, ha. Czyli jednak... Trochę wymuszone. Magów. Trochę? Trochę... Całości wymuszone. Słyszycie to? A, już nie słyszycie, bo się skończyło, ale teraz jest znowu... To jest efekt czaru hałas, który jest fajnie stworzony. Ale dlaczego? Gildia magów, opuszczona gildia bo jest magów hałas. Była opuszczona. Ale to był jedyny strażnik, który nas tutaj napotkał, a tu chcemy zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Złowrowiego, okradniemy całą praktycznie gildię magów. Ze wszystkiego, co to tylko normalnie jest. Składzie gildii magów... 5 minut okradałeś całą gildię! Jeszcze nie okradł, nie, jeszcze nie koniec schowek. To warto zapamiętać. Otwieramy. Człowieku, tak, są tutaj składy. My oglądaliśmy wszystkie te odcinki tutaj, w całości. I wyobraź sobie, to jest aparatura alchemiczna. Jak to wyglądało, bierzemy, bo już naprawdę, ciekawy wie jest, jak okradasz wszystko z osobna, każdą skrzynkę, jest większość jest zamkniętych. Rzeczy, nawet latarnia coś i tłumaczysz, że o, tutaj mamy zamkniętą skrzynkę, tutaj trzeba ją otworzyć, tu pokazujesz, że mamy ją zamkniętą, dobra. Tutaj mamy takie rzeczy, więc je zbierzemy, to nie interesuje widza, takie rzeczy przyspieszaj, wycinaj. 5 minut! Zaraz ten bonus skończy i już stąd uciekamy. A masz limit czasu. Nie ma naprawdę nic więcej do obejrzenia. Najpierw pójdę do Anegotha, żeby jeszcze w tym odcinku może zdążę wam pokazać. Widzicie, dobra pamięć do imion. Plus ja zapiszę na wszelkusa, jakby jakiś tam skrypt się zepsuł i nas... Ale nie mamy żadnej grzywny, tak więc nie powinno nas złapać. O, zaraz nam się skończy i... I nagle grawitacja wzrosła. A myślałem, że kichnął, takie pst zrobił to. Tak więc, najpierw idziemy do Anegotha. Powiedzieć mu, że udało nam się wykonać zadanie. On nam nic za to nie da, ale za to... Ale... Patrzcie. Dajemy mu to... Jedne tamto. Jedne tamto. I nic nam za to nie dał, ale... Plusem jest to, że ta gildia była praktycznie opuszczona. Był tam tylko jeden strażnik i ukradliśmy tyle super rzeczy, tak więc... No i to jest ważne, ja właśnie sam fakt, że mogłeś wejść, powiedzieć teraz ich okradniemy, powiedzieć... I koniec. I przejście, jak już okradłeś wszystko. Ukradłeś wszystko. Minęło dokładnie 5 sekund od poprzedniego odcinka. Tak więc jeszcze się... I teraz jak to coś powiedzieć? Skoro robisz z przerwą 5-sekundową parę filmików, to nie żegnaj się nie i witaj, tylko zrób serię, przypuśćmy 10-filmikową i na pierwszym się przywitaj, a na 10 się pożegnaj. Dopłynęliśmy do Alzvelothi. I tyle. Które jest mini posterunkiem Raderodu Redoran na północy. Nie, że ona kontroluje. Pokazywałem wam w tym odcinku, co poszliśmy do spółki górniczej z Kaldery, była ta mapka. Oni jeszcze tutaj taki mały kawałek kontrolują. I w dzisiejszym odcinku mamy za... Dobrze, że powtórzyłeś, co zadanie. Się działo w poprzednim odcinku, bo wydaje mi się, że w tym poprzednim nie powiedziałeś, co się działo w poprzednim jeszcze. Mieszkankę Alzvelothi. A ważne jest powtarzać, co się działo w poprzednim odcinku, przez... żeby widzowie... Byli na czasie, po prostu. Żeby ogarniali, co się działo i co masz zamiar zrobić i dlaczego to robisz. Co się tyczy tych popielnych?
Wiesz, właśnie. Tak jak mówiłem, popielni, to jest tak... Tłumaczyłeś teraz o co chodzi w misji, o co chodzi i tak dalej. I teraz zacząłeś tłumaczyć historię tych popielnych, popielców, nieważne. I tłumaczysz, i znowu się wałęsasz, i tłumaczysz, i tak dalej. Nie, to nie jest błąd w filmiku. My przyspieszyliśmy razy dwa ten filmik, bo tu nie ma nic ciekawego. Człowieku, planuj sobie to, co masz zrobić w filmiku, jaką misję i tak dalej. A nie po prostu, nie wiem, połowę filmiku czy tam jedną trzecie tracisz na tłumaczenia, które są tak naprawdę nieistotne, niepotrzebne, żeby cieszyć się tak naprawdę tymi filmikami. Jak już mówiłem, przechodzisz ze skrajności w skrajność w tym, jak mówisz, co robisz. Albo bardzo płytko podchodzisz do tego, co robisz i mówisz, otwieramy skrzynkę i bierzemy z niej to i to i to, i to, a teraz idziemy. Albo wybiegasz za daleko i próbujesz wchodzić głęboko w jakiś temat. Teraz skrzątasz się po jakimś obozie, gdzie masz misję najprawdopodobniej. Tak. A ta misja jest 100 metrów od miejsca, z którego chyba wziąłeś, jak? To w tym rodzaju. Chyba zaraz. A jako tym swoim postawą. Okay. A ja już znowu zrobiłem to, czego nie lubicie, czyli stoję w miejscu. I właśnie no. Od nich trzeba, przed nimi trzeba... Oni porwali jedną mieszkankę, tak więc ja zapisuję grę, ponieważ może się zdarzyć, że oni są przytuleni do zabicia. I wchodzimy do obozu Adiana. I tak, rozmawiamy. To jest porwana. To jest kobieta porwana, tak. I... Okej. Okay. Rozmawiamy najpierw z tym kolesiem o niej. Nie cudzoziemska istota, zatrzymamy tego pielgrzyma. Możemy stąd pójść razem i ze sobą, jeśli wyjdę, Abel spróbuje zabić mnie. Chodź ze mną. I teraz mamy tak. Poprowadź mnie do posterunku. Już po tobie. Teraz zginiesz. Już po tobie. To przyjazne, bo takie już po tobie. Ta babka próbuje nam niby pomóc. A fuck, ja zaraz zginę, tak więc ja sobie drinknę moją miksturę przywrócenia zdrowia i po prostu wezmę go trachnę jakimś, nie z popieleniem Daldama. Pamiętajcie, że jak walczycie z popielnymi, to wybijcie se ze łba. Fajnie, że rozmawiasz ognia, o wrogu, z którym teraz walczysz, o tej rasie. To jest bez sensu czasu. Bez sensem używania na nich, a co ma dużą na nich skuteczność. No, to jest dobre. Ją uderzyłem, to nie o, jest o, teraz oddaję głos Reaperowi. Tutaj wybiłeś tę dwójkę przed tym obozie, tak naprawdę przed tym budynkiem. Tym namiotem, jak to się inaczej nazywa? Zabierasz koszulę. Fajne zwłoki, tam jakaś dla tych, na tych martwych już popielnych, którzy stwierdzili, że porywanie pielgrzymów to jest coś. A nie, wziąłeś, tak. Ta koszula jest strasznie fajna, ponieważ wiecie jak ona oddaje, ja specjalnie to zrobię. Pokombinujemy to znowu z ekwipunkiem, jak ostatnim razem ściągałem spodnie. Ta koszula jest strasznie morrowindowska. Po prostu to się aż to się leje z tego ten klimat. Jak ja jeszcze raz zobaczę takie coś w jakiejkolwiek innej grze, to se pierwsze co pomyślę Morrowind. Patrzcie, to jest taka koszula robiona ręcznie przez popielnych. Ona nie mam pojęcia z czego ona jest. No, i zastanów się co ty robisz albo w let's playu. Tam, ale te zdobienia robisz... są takie typowo... Nie wiem co, pokaż mody. Tylko indiańskie jakieś plemiona. Tam na środku są na serce jakieś dwa pióra przywiązane. Na bokach jakieś inne pióra. Na plecach jeszcze inne. To są takie jakieś nie wiem, takie coś możesz pokazywać jako ciekawostkę w oddzielnym odcinku, ja a nie? Sobie te koszule, w środku 50 odcinka, tam 40 pokazujesz jak wygląda fajnie koszula. Nie kojarzy z taką arystokracją. Przełączyć to. Dziękuję. Muszę zacząć używać tych strzałów magicznych. Ponieważ one będą bardziej zabójcze dla wszystkiego. To są deadryczne ruiny, których nie zwiedzimy, bo są przeolone. Tam jest w środku tyle złych rzeczy, które chcą naszej śmierci, nabicia na nas na pal, złożenia z naszej ofiary, że tam nie wchodzimy. Przed poziomem 20 chyba. O, widzę, że sam już się znudziłeś z własną grą. Niektóre są bardziej lightowe, niektóre są bardziej przesrane, ale w większości przypadków wypadamy na te przesrane. No i koniec tematu tak naprawdę. Deadryczne ruiny, jak widzicie, to jest kolejny... Człowieku, 70% widzów ma w dupie o co chodzi z tymi deadrycznymi ruinami. Naprawdę, przepraszam, ja tak rygorystycznie do tego podchodzę, ale ludzie chcą zobaczyć akcję. One są straszliwe. Jak wykonujesz misję jakieś, coś robisz, to jest let's play, a nie wycieczka krajoznawcza. One są, te ruiny są inaczej przedstawione niż te w Oblivionie, bo jak wiemy, już pewnie wszyscy grali albo widzieli z let's playa z Obliviona. W Oblivionie takie ruiny znajdujemy tylko, znaczy takie miejsca, tak wyglądające, znajdujemy tylko i wyłącznie w tamtą stronę. W otchłani. Nazwijmy tam. Tylko i wyłącznie już w samej otchłani, że jak przejdziemy do innego wymiaru przez te bramy międzywymiarowe, które się tam pojawiają, tak? No. Tak, tak. A tutaj za to lud
Rdzenna ludność, o, proszę. Trudne słowo rdzenna? Rdzenna ludność Morrowindu kiedyś, no dobra. Kiedyś czciła te Daedry. I nadal je czci. Ponieważ to jest taki długi temat, na którym ja się znam szczątkowo i jeżeli bardzo jeżeli to jest długi proszę, temat, na którym się nie bardzo znasz, nie rozpoczynaj go. Bo, no, strasznie lubię Morrowinda, strasznie lubię te tematy, ale może mi się coś popieprzyć, no nie? Patrzcie, mogę sobie poczekać do wyzdrowienia, mam... I znów dygresje jakieś małe. Ciekawe. I znowu nic nie robisz tak jeżeli naprawdę. Jeżeli chodzi o bogów, nie wiem, czy już wcześniej zaczynałem ten temat, że tak, są... Mało rzeczy wie. Trzy rodzaje tych bóstw. Jest tak zwanych dziewięciu, czyli bóstwa wyznawane przez imperialnych w Oblivionie. Jest tam dziewięciu bóstw, jakieś tam Akara... Nie tylko przez imperialnych. I tak dalej, no nie? Mystra i inne takie bóstwa. To jest chyba dziewięć, to jest chyba jest dziewięciu tych bogów, nie pamiętam, nie zabijać, nie bić, błagam, jak się pomylę. Są też Daedry i Aedry. Nie pamiętam, czym one się różnią. Naprawdę, wiem, nic że nie Asura, wiesz, no, mało pamiętasz. Tak rozpoczynasz temat, na który nie masz pojęcia, po co? Tak, no nie. No, i sam się zagadałeś teraz, zginąłeś, bo cię zaatakował jakiś potworek, się rozkojarzyłeś. Nic się nie stanie. Ale wtedy chyba miałem kondycję. Teraz dobra, kondycję. Tak naprawdę teraz możemy już sumować cokolwiek z twojego zagrajmy. Przecież się tylko opierając na tych trzech filmikach, pamiętaj, że wszystko co mówiliśmy i mówimy tematu, teraz właśnie, to jest tylko konstruktywna ocena twojej pracy. Przede wszystkim, mniej rozmawiaj, krzątając się ja chcę jeszcze dodać, że nie oceniamy to wszystko na podstawie tego, co tutaj wklejamy. Oceniliśmy te wszystkie trzy filmiki. My wycięliśmy momenty, które są po prostu nie do oglądania. No naprawdę, w pewnym momencie... Albo po prostu te momenty, do których nie mamy zastrzeżeń. I w następnym dokładnie, odcinku, ale w jednym momencie, w strasznie długim, w którym gadałeś i krzątałeś się po mieścinie, ja po prostu powiedziałem Reaperowi, ty weź, słuchaj go i szukaj uwag, a ja poszedłem sobie coś robić. Naprawdę, no to może nie zachęciłeś mnie kompletnie do tej gry. Uciekać, masz bardzo przyjazny, tamten, dobry głos do nagrywania. Głupio też nie gadasz, bo gadasz z sensem. Z sensem, dokładnie. No, Reaper ma rację. Możesz być bardzo dobrym let's playerem, naprawdę. Drugą część tego, tylko naprawdę popracuj nad sobą, mniej mów krzątając się, mów więcej na temat. Przygotowuj to, co masz robić w następnych odcinkach. Bardzo dziękuję. Żeby potem po prostu nie być zaskoczonym, żeby potem opowiadać o czymś, co nie jest po prostu istotne w danym momencie. Nie mów ciągle o tym, co zrobisz, tylko po prostu to zrób. I mów o tym, co robisz w trakcie tego, co robisz, nie dosłownie, ani nie wybiegając za bardzo w temat. Dokładnie, ani z tematu. Nie przywiązuj uwagi do tego tak szczegółowo, że bierzesz jakąś rzecz, mówisz, że potrzebujesz ją tak dokładnie, jak ją opisujesz, otwierasz jakąś skrzynię, używam akurat, wiesz, używam teraz tej wytrychu, ta skrzynia jest nie do otwarcia, coś w tym rodzaju. Tak ten moment w Gildii Magów, co 5 minut wszystko przeszukujesz, takie rzeczy omijaj, pokazuj na przykład tylko momenty w takich, których jest przedmiot, który trudno zdobyć, ale on tam jest zawsze na przykład. Coś w tym rodzaju. No właśnie, ja jeszcze chciałem jedno powiedzieć. Jak zauważyliście na pewno wszyscy, którzy oglądacie te wypociny, które złączyliśmy, niewiele się dzieje w tych filmikach. Let's Play ma zainteresować, zachęcić do oglądania, a może nawet do kupna danej gry, do zagrania w nią. No, mnie w ciągu tych trzech filmików nie zachęciłeś ani trochę do Morrowinda, a to jest podobno bardzo dobra gra. Nie grałem w nią nigdy, ale oglądając filmik akcja naprawdę miał dużo akcji, biorąc pod uwagę te dwa filmiki, które nam wysłałeś ostatnie. Szczerze mówiąc, nie dziwię się, że pierwszy filmik nagrałeś, czy nazwałeś akcja. Chociaż tam się jest chyba z grubsza średnio minuta walki, ale w następnych filmikach to już tak trochę nudą wieje na maksa, szczerze mówiąc. Nie chcę nikogo tutaj obrażać, nie chcę obrażać twojej osoby, ale jeśli mam być szczery, to na jeden filmik przypadała chyba jedna misja, coś w tym rodzaju, ale to jest naprawdę kiepski wynik. Ja wiem, że gra nie opiera się na walce, nie o to chodzi, żeby bezmyślnie biegać po świecie i tłuc wszystko, co się rusza, no i to jest jasne, ale ty po prostu za dużo gadasz i to jest jedyny twój mega problem. Za dużo gadasz, nie na temat tak naprawdę. Za dużo dygresji.
To jest na pewno. To jest największy twój problem tak naprawdę. Bo sprzętowych żadnych nie masz moim zdaniem problemów. Świetnie masz wyważenie dźwięków w grze i dźwięku nagrywanego mikrofonem. Sprzęt komputerowy też nie wadzi. No Morrowind to nie jest najlepsza, znaczy najnowsza gra. No nie wiem, nie grałem, nie wypowiadam się, ale najnowszą grą nie jest i cię poszło dobrze na kompie. Rozdzielkę też masz w porządku, jak na tę grę. No i sprzętowo jest wszystko okej. Tylko popracuj nad tym, co robisz. Planuj każdy tak naprawdę odcinek. Ja w Falloutie trójce tak robiłem, tak samo robię w New Vegas, że planuję, co zrobię w tym odcinku, w następnym, patrzę, co zrobiłem wcześniej, żeby nie wychodził taki miszmasz. Może wyjść taki odcinek, że miałem cały odcinek, że gadałem, prowadziłem dialogi, ale coś robiłem, musiałem prowadzić te dialogi, żeby pokazywać, na czym się one opierają, te misje, na czym się te wątki opierają. A ty chodzisz, robisz dygresję o popielonych, o bogach, tam daedrach, co nie jest tak naprawdę takie wymagane. Możesz powiedzieć treściwie w kilku zdaniach, a nie chodzić, krzątać się i opowiadać długimi godzinami, jeśli mogę tak to powiedzieć, jak to było w dawnych czasach. Taka dygresja oczywiście, z mojej strony. No, mi się wydaje, że poruszyliśmy już wszystkie tematy, jakie mieliśmy. Trochę długo nam się zeszła ta recenzja, ale naprawdę poważnie bardzo podeszliśmy do tej akurat recenzji. No i myślę, że możemy zakończyć. Mamy nadzieję, że ci pomogliśmy. No i... I że wyciągniesz wnioski z tego, co powiedzieliśmy. No i co możemy powiedzieć więcej? Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Być może w następnych recenzjach, jak was nie przestraszymy. Cześć.